Witam, 14 maj 2018 rok, Świebodzin, no już prawie na okolice tak zwanego jeziora Kąpiałka, czy tam Klałka. Różnie to ludzie zwą, w tle widok. No i nic, moja podróż zaczęła się prawie w pół do trzeciej, idę, cel jest dzisiaj taki, żeby dojść do Łagowa Lubuskiego, ale nie wiem czy się uda. Generalnie mam plan taki, żeby dojść do jutro i stamtąd na południe rzeką Postomią. Generalnie chodzi o rzekę Postomię, która właśnie zaczyna swój bieg od Wędrzyna, tam jest jezioro Postomsko chyba się nazywa, czy jakoś tak. Wzdłuż rzeki Postomia do Sulęcina i znowu do Krzeszyc. Na kilka dni marsz. Cóż, chciałbym zaprezentować plecak, który dostałem od siostry. Bardzo dobry, właśnie go testuję pierwszy raz. Jest to WeSport. 75 litrów, bardzo lekki, przeszedłem więc teraz kilometr, naprawdę jest różnica względem tamtego plecaka Wolfganga, który też jest bardzo dobry, trwały, ale niestety jego waga własna jest bardzo ciężka, chyba z 2,5-3 kilo. Ten, nie wiem, jak ma kilogram, półtora, no to jest góra. Jego zalety rozbieralne, jak świętej pamięci, mówiąc żartem, mój też od siostry go dostałem, Woodpecker, który zniknął w tajemniczych okolicznościach, szkoda go wielka. No został ukradziony, o tak. To jest 75, właśnie tak jak powiedziałem, jest rozbieralny w każdej części, głowa chyba też, ale nie zdążyłem już sprawdzić, bo nie było czasu, ale boczne kieszenie na pewno i to jest bardzo ważne. No cóż, tak jak mówię, lekka waga własna, super, to jest podstawa. Teraz jest lekki, nawet niecałe 10 kg ma, nie? I właśnie tutaj okolica, no i nic, idę teraz w kierunku zachodnim, mam nadzieję, że się do Łagowa dojdę. Zobaczymy, może stopa też złapie, nie? No, ale to się okaże. Buty takie, jak najbardziej słuszne. No idziemy. Pogoda dopisuje, więc trzeba korzystać. 14 maja, godzina prawie 16, w drodze do Krzeczkowa, w drodze do Mostek. Ci, którzy są z Lubuskiego, wiedzą o co chodzi. No właśnie, jestem w województwie lubuskim. No i tak, za Świebodzinem jestem może 6 km. Idę, mój cel to Wędrzyn, początek rzeki Postomia, z jeziora Postomsko, jak mówiłem. No i co? No i dzisiaj być może dojdę do Łagowa. Dojść w sensie albo na piechotę, no co będzie o bardzo późnych godzinach wieczornych. Albo spokojnie na stopa. Jak przejdę przez odmostek jeszcze z parę kilometrów do... Tam jest taka wiocha. Dobra, ja zapomniałem. W każdym razie mapę mam. Was mam w YouTube. Nic, jutro na pewno będę w Wędrzynie i stamtąd będę maszerował wzdłuż rzeki Postomii, na której nigdy nie byłem. Te okolice, które tutaj mamy, a zaraz pokażę jakie. Generalnie plecak na mnie, super, bardzo dziękuję siostrze za to, bo się już sprawuję. Widzę, że bardzo dobrze mi służy, bo już szedłem 6 km, więc nic złego się tu już stać nie może. No i taka okolica. Piękna pogoda, piękne światło, dlatego jest sens filmować. Tych okolic nigdy nie filmowałem. W tych okolicach bardzo często bywam i zimą, jesienią, w każdej porze roku. Lubuskie jest bardzo piękne, więc jeżeli ktoś nie jest stąd, to jak najbardziej polecam tutaj przyjechać, konkretnie okolica Świebodzina, z tego względu, że jest tu wiele jezior. Dwie, trzy piękne rzeki, no, dwie na pewno piękne, Paklica i Bliszka, już tam byłem, więc polecam, a idę na Postomię, tam nie byłem, więc na razie się nie wypowiadam. No i tyle, no dzisiaj mówię, na piechotę to jeszcze 10 km, a do Łagowa stąd, nie wiem, z 20 jest na pewno, więc fajnie byłoby się tam dzisiaj dokulać. Na razie tyle z trasy. No, 14 maja, czyli ten sam dzień, w drodze do Wędrzyna, do początku rzeki Postomia, a tutaj jestem przed mostkami. Szedłem równolegle do jeziora Niesłysz. Tutaj, co pokazuję, to jest tak zwana Zatoka Szczupakowa. Znaczy tutaj za tymi drzewami, kilkaset metrów. A może. No, a tutaj fajny taki teren, widać nakłady. Kilka lat temu byłem tu ze znajomym. Wyglądało to podobnie. Nie pamiętam tylko, czy to było. No nic, kultowe mostki. Pogoda wciąż, Bogu dzięki, dopisuje. No a ja będę się tutaj turlał, schodził na dół i w tamtym kierunku, jak kamera wskazuje, czyli północny zachód. Ej, pięknie, te nasze lubuskie. Dobra, idziemy dalej.
Aha, no i co? No trzeba będzie jakieś notki dzisiaj szukać w lesie. No bo generalnie o tym nie wspomniałem. Cała podróż polega na tym, że ściemnia się, rozbijam obóz. Jedyne czego się boję to dzików. To jest teraz ten czas, kiedy się mnożą i mogą być agresywne. Z pewnością będą. Dobra. Cześć. Sztuczne stawy za mostkami. Ja jestem w drodze na Bucze, potem Żelechów i już Łagów. No mówię, być może się osiągnę ten Łagów. To są te stawy, które widać. No, za mało lat jak się jeździło. Za mało lat jak się jeździło do drzewiec kolejowych, do Zamętu, do znajomych. To jest torów, było widać dopiero jak powstają te stawy. Teraz są zrobione. Tak, tam jest jeden taki niżej położony, ten wyżej, a tu chyba... A to jest jakieś tam już chyba bajorko. I tu, o, tu są właśnie już tory, zaraz. Coś tam stawia. Światła nie ma, to ostrość słaba. No i to jest najwyżej położony staw. Tam przy tych domach mostkowych. Niżej. No, no i dobra. Droga na... Ja już tam szedłem i tu jechałem rowerem chyba i szedłem. Tego czasu, ale z plecakiem. Ja tak jeszcze nie łaziłem. No i... Dobra, trzeba mieć jakieś miejscowe. No, najlepsza miejscowa byłaby nad wodą w Łagowie. Ale jak będzie... Duszy. Zobaczy, powtórzę, plecak się sprawuje, o tam widać. Cześć. No, siemano, jestem na skraju. Na skraju lasu, wioska Bucza, Bucze przede mną. Widzę, już tam droga leci. Godzina, no, w pół do siódmej, więc spokojnie. Teraz zaprezentuję te piękne krajobrazy, no które w zasadzie wszędzie są tu piękne, dzięki pogodzie. Pogoda Bogu dzięki. No, tam już zabudowania. Dokładnie tak jak widać. O, ja no coś. Lekko kąsają komary, nie jest tak źle, naprawdę. Człowiek już jest przyzwyczajony do tego, czego doświadczył. A co to mogę powiedzieć o odcinku, odcinek między mostkami a Bucze. Tutaj właśnie ten las jest pełen świetnych miejscówek do spania. Trawy, bardzo takie delikatne, jak nawet karimaty by nie trzeba było, żeby miękko się wyspać. I są takie lekkie wzgórza wśród sosnowych lasów. I po jednej stronie, i po drugiej. Sosnowe, tu na obrzeżu tylko akacja, a tam już same sosny. I naprawdę świetna miejscowa na nocleg. Nie wiem jak z dzikami, podejrzewam, że one wszędzie tam się bują, ale generalnie tak, że nie byłoby możliwości, żeby ktoś tam z zewnątrz zobaczył, że coś się dzieje, że ktoś śpi. Ale no ogniska nie można było po prostu palić, nie? No, no i tu już mam Bucze zaraz. Czyli krzaki, ale... Busze, o, busz. Krzak, ale... No, no, tak jak pokazywałem, tam już jest wioseczka. 500 metrów i na miejscu. 14 maja, pierwszy dzień wyprawy. Dzisiaj na 100% maska w lesie, no gdzie indziej. No, między Bucze a Żelechowem. No piękne jest to lubuskie. To jest asfalt, będę łapiał tutaj stopa. Trochę to przypomina... Przystanek Alaska, ale spokojnie. Nieraz się tu szło, nieraz się jechało rowerem, samochodem i tak dalej. Mapy jeszcze na razie nie wyciągam, tylko w mostkach wyciągnąłem, żeby się upewnić, jak tam z mostek jakiś właśnie tutaj. No coś tu przejedzie zaraz. No tak, no nie będę asfaltem drenował, bez sensu. Zachowuję siły właśnie na łażenia po czymś takim, co tutaj widoczne, przez jakieś lasy i tak dalej. A jeszcze trochę takich odcinków zostało przede mną. W końcu to pierwszy dzień wyprawy, pod wieczór. No dobra, idziemy. Buty. Zakupione w roku 2008. 10 lat. Tak? No. Trzymają się. Fakt, że kilka modernizacji było. Ale się trzymają. To idziemy dalej. Pieprzony szop prac. Kurwa, szkoda, że światła nie ma, no. Ale sobie idzie. O, jest ładnie. Tego podobno jest w cholerę, kolega z Łagowa. Kurna, nic się nie boi. O, ale pięknie. To on zejdzie w ogóle w moją stronę, nie słyszę i... O. Poszedł. Kurna, jak ogłupiały jakiś. No siemano, witam na autostradzie Wolności. Firma nazwa, no taka jest. Pierwszy dzień wyprawy do rzeki Postomia. No i tu jest Żelechów,
po własnych nogach się targę, na czworaka, nie czołgając się na własnych nogach. No i pokażę, jak to z góry wygląda. Powtórzę jeszcze raz, plecak się skrapuje. No, nie wygląda, żeby się w nocy coś tu miało zepsuć, jeżeli chodzi o pogodę. Żelechów i autostrada. Zaraz się dopieprzam, że ich filmuję, kurde. Autostrada wolności. Jak autostrada wolności, skoro to jest dawna niemiecka, hitlerowska autostrada. Dobra, oczywiście żartuję, ale nazwa dosyć taka dziwaczna, biorąc pod uwagę, kto to budował. No, no tak, Arbeit macht frei. No, no dobra, czyli wszystko się zgadza. Nic, nic, nie ma co. No piękna okolica. Tu w ogóle w 2016 roku, latem, w tamtym spałem przy tej autostradzie. Bardzo fajnie. Ten szum, ten ruch samochodowy usypiał mnie. Ale ja mieszkam blisko toru, więc właśnie jak najbardziej miejsce adekwatne dla mojego spania. Bo takie, no jak kołysanka dla dorosłych. No i dobra, aha, kierunek północno-zachodni cały czas, do końca, aż do celu, północno-zachodni, później na dół, czyli południe, na zachód i na północ, ale to ja nie wiem, czy ja to zrobię, no to tyle. No i za Żelechowem, no już jest po siódmej, ale spokojnie, zdrowe odżywienie. Gówno tam zdrowe, ten bamę też nie wiadomo z czego zrobiony. No ale pożywny. Wody się najwięcej pije w takich tych. No dobra. Tak jak mówię, już pod wieczór. Co to? Żele... Coś to ma strasznie. Żelechowik. No pięknie, jest pięknie. Tak, słońce jeszcze całkiem, całkiem. Fajna droga do Łagowa. Plecak się prawie nie odróżnia od kształtowania terenu, nie ukształtowania, tylko kolorów terenu. Cholera. Nie ma. Pięknie, pięknie właśnie taki odpoczynek. Buty zajechane autentycznie chyba się pożegnają ze mną po tej wyprawie. Trzeba tylko wrócić. No i kolejne urokliwe ujęcie naszych tutaj okolic. Tam autostrada wolności. Macht frei. No i tyle, podążamy. Północny zachód. Cześć. O, godzina 22, 14 maj, pierwszy dzień wyprawy. Ognisko zrobione na jeziorze Trzesniowskim, czyli Łagów, dla niewtajemniczonych. No, tak pod koniec tego jeziora w stronę zachodu, czyli w moim kierunku. No i cóż. Polskie lasy, właśnie tak trochę się wyciszyłem, w nocy nie są zbyt przyjemne. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy zwierzyna no prawie że nie boi się ludzi. Sytuacje, kiedy w tamtym roku czy dwa lata temu jechałem rowerem, sarenka sobie stoi przy leśnej drodze i się patrzy. Szok. Za dzieciaka, a ja jestem 81, nie było takich opcji. Te sarny to trzymały się na przysłowiowe kilometry od człowieka. No i nic. Może gwiazdkę uchwycę? Oj, chyba nie uchwycę. No mówię, przerażające są te, a czym przerażające? Takie niepokojące te polskie lasy ze względu, no mówię, nie ma tu białej nocy jak w Skandynawii. Tam jest ogromny obszar, gdzie człowiek no, może obserwować, co się dzieje wokół, bo nie jest zadrzewione. No a tu po prostu ściana nocy. No ale nie jest mój pierwszy raz. W takich sytuacjach ogień jest, więc zwierzę nie podejdzie. A ja jestem na takim skrawku, tego tutaj nie widać, rano to sfilmuję, że nie wiem, czy będę w stanie rozpalić namiot. No ale spokojnie. Ziemniaki są, ziemniaki się zawsze długo robią, przygotowuje się długo i długo się robią, więc do pierwszej nocy na spokojnie to posiedzę, sam ze sobą się nie zanudzę, zresztą nigdy się nie nudziłem. No nic, aby do rana, aby nie było tych cholernych dzików, które no zaczynałem tak buszować o świcie. Oho, dobra, trzeba to zbierać. Dobrej nocy. No. 15 maj.
nockę przetrwałem przy końcu jeziora Trześniowskiego. Nie padało, super się udało. Ognisko są nadpalone, teraz dopiero tak trochę odespałem. Niewiele, z 2-3 godziny. No bo to takie czuwanie, bo tu śpię przy ścieżce. Więc trzeba trochę uważać. Gdzieś od 5 rano, 4-5 rano tak zaczęło lekko kropić, ale to takie było przejściowe. Nie wiem, jakieś tam padanie. No i dzisiaj taka pogoda dosyć niepewna. Zostały mi jeszcze ziemniaki z ognicha. Na zimno będą jedzone. Kurde, buta nie przy... Cholera. Sznurówkę przypaliłem. Zobaczymy, jak to smakuje. Zimne, nigdy nie są dobre. No nic. Takich to oto pięknych okolicznościach nocka została spędzona. Dla mnie tutaj tubylca to nie jest jakoś tam, znaczy takiego niedosłownego tubylca, ale z okolic to nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka super okolica. Znaczy oczywiście, że jest piękna, ale tak się tego nie docenia, jak się ma to na co dzień w zasadzie. No i tak się spało, nie rozkładałem nawet namiotu. Świtać już zaczęło o godzinie, około 4 już zaczęło się rozjaśniać. No i nic, z tym wędrzynem, no co, no do wędrzyna dotrę, ale nie wiem, czy będę szedł wzdłuż rzeki Postomia, z tego względu, że wczoraj znajomego dowiedziałem się, tam jest poligon i są ćwiczenia intensywnie prowadzone teraz. No właśnie teraz konkretnie i jest to zupełnie niewskazane, bo to, że oni mnie tam złapią i kara, to tam okej, to też jest poważna konsekwencja, ale że mogę dostać pociskiem i to jest wcale nie mało prawdopodobne. Więc dzisiaj idę do Wędrzyna, bo tam jeszcze nie byłem, ale czy będę szedł z dłużej rzeki Postomia, jest to wątpliwe. Dobra, pakujemy się i spadamy. Teraz jest 8 rano. O, godzina 9 rano. O, jak widać. Piękne bukowe lasy. No charakterystyczne tutaj dla okolic Łagowa. No jezioro polodowcowe i tutaj właśnie takie wzgórza są. Całkiem silne, można powiedzieć. No wysokie. Jak na lubuskie. Bo to lubuskie to płaskie jak stół. No i nic, idę w stronę tego Wędrzyna z tym, że słychać strzały, no z jakiejś ciężkiego karabinu i nie wiem, czy to, a czy do Wędrzyna będę szedł, to na pewno, ale co później, czy wzdłuż tej Postomi będę szedł, to mam duże wątpliwości. Tu już jestem na końcu jeziora Trześniowskiego i stamtąd już jest szlak na południowy, północny zachód właśnie do Wędrzyna. Buty się wciąż trzymają, ale to są już ich naprawdę ostatnie, no może nie minuty, nie godziny, ale dni. Źródło na końcu jeziora Trześniowskiego, no wypływa prosto z ziemi. W tablicy jest napisane informacyjne, że mieszkańcy Łagowa twierdzą, że woda ta najlepiej się nadaje do kiszenia ogórków, ale zaraz się napiję. No cóż, piękna pogoda, piękne widoki. Zimy to pięknej pogody, kiedyś tu byłem zimą. Tak cudownie to nie wyglądało, ale teraz zupełnie inaczej. Nie, cały czas słyszę te strzały tam, kurwa, no nic, na poligon, to co mam słyszeć, kurwa. No ale idę, nie mogę wracać tą samą drogą, czyli mogę, ale nie chcę, nie lubię tego. No. Plecaczek spoko, fajnie się go niesie, ale ciało się musi do niego przyzwyczaić, bo jestem cały poobcierany w tych miejscach, w których nigdy nie byłem, nosząc ten stary. Na biodrach, ramionach i tak dalej. No nic, nowy materiał. On inaczej leży niż ten stary. No, dobrze, że się teraz wybrałem, bo przed większą wyprawą latem będę już wprawiony. Dobra, 15 maj. Dalej kierunek północno-zachodni. Idziemy. No pięknie, pięknie. Jest po 10 rano, pogoda wciąż dopisuje, ranek był trochę niepewny, ale jak widać,
się wszystko uregulowało. I buki. Bardzo lubię te drzewa. Jakie one są piękne. O kurde. Taka wysokość. Bardzo wartościowe pewnie i do mebli podejrzewam. Do polenia kominku. Piękna sprawa. Cholerne bobry widziałem tam. Teraz tego nie widać. Drzewo, po prostu one, taki buk, oskubią leciutko u spodu, no na wysokość zwierzęcia. I takie piękne drzewo szlak trafi. Wystarczy, że kora jest ugryziona u dołu. Tyle. No dobra. 15 maja. Cześć, no i co? Można powiedzieć, że wracam z płaczem do domu, do Świebodzina. Ale to z takich powodów, no, technicznych. Po prostu szedłem w stronę Wędrzyna. No już całkiem blisko podchodzę do takiego charakterystycznego drzewa. Tam taki kapelusz wojskowy wystaje, tak jak mój młody chłopak. Jest niesamowite. No dobra, ale młody chłopak, no mówi, nie ma wejścia, poligon. Tak jak mi tu kolega Sławek mówił, że tego, ale że od 14 można. No to się trochę zawahałem. Myślę, no dobra, jest godzina 9, rozłożę sobie namiot, kimnę się. To mnie przespaną noc do końca. Ale później sobie uświadomiłem, że jak jutro wyląduję na rzece Postomia, no to znowu ten poligon będzie hulał, będę w centrum wydarzeń. Więc nie, trzeba będzie to na weekend zrobić. Cały czas tutaj mamy stronę północną. I tam są te strzały na południowy wschód, teraz w stronę Świebodzina. Dobra, ale sytuacja z żołnierzem była niezła, bo się pytam, a do Wędrzyna czy w ogóle można tam wejść, coś tam, a on nie wie, on jest stąd, no dobra. Ale generalnie, tak, karabin od niego, całkiem duży karabin, nie znam się, ale miałbym pewnie problem z podniesieniem. Jest pół metra od niego, a on się bawi, już nie wiem, żeby nie oszukać, czy jakimś walkie-talkie albo komórką, ale chyba walkie-talkie. No w każdym razie bawi się ten karabin tak od niego oddalony. Tak sobie pomyślałem, kurna, gdybym, nie wiem, gdyby to był inny człowiek, on tak niefrasobliwe ten żołnierz podejście ma, wyrwać mu ten karabin. Nie wiem, czy on tam załadowany, czy nie, no ale po prostu zabrać, nie? Cokolwiek zrobić. Dziwna sytuacja, od razu mi się to rzuciło w oczy, nie? Że bawi się ten walkie-talkie, gada ze mną, tak jakby, nie wiem, z cywilem, ten karabin od niego oddalony. Ale dobra, no generalnie był czujką i tam nie wpuszcza towarzycha, które nie powinno być w czasie ćwiczeń na poligonie. No i mówię, wracam do chaty. Na weekend chyba zrobię tak, że ruszę ze Świebodzina na stopa, konkretnie do Wędrzyna od razu i stamtąd szybko wzdłuż Postomia, bo nie ma takiej opcji, żebym tam. Nie dość, że trzeba czekać, to jutro byłoby to samo. Więc wracam 15 maja po jednej nocy, prawie że nieprzespanej, z płaczem do domu. Nie wiem, gdzie tu kurna teraz tu. Generalnie mam się na południowy zachód. Wschód! Południowy wschód. To jest równo na Świebodzin, tu niebieski szlak jakiś, ale ciur z nim. No to może jeszcze kino będzie drogi, zobaczymy. Żabeczko, kum kum. O, jaki bidulek. Ona szła przed, czy on, czy ona, tam nie wiem, to żaba generalnie, i szła sobie i teraz udaje, że nie żyje, że zdechła, a nie, nawet nie udaje. No chodź, bidule. Proszę zobaczyć, jaki zawodnik. A te oko? Czy te oko może kłamać? Nie sądzę. Ale fajne ujęcie będzie. Nie bój się, bidulek, ja ci nic nie zrobię. O.
by się mogła pojawić jakaś stara panna, jakby pocałowała, to pewnie księdzu. Ja nie mogę, bo to by było pedalskie, ale jakby co, żabka się tutaj znajduje. Może to jest książę. Dobra. Cześć, bidule, cześć. Idź sobie, idź. Dobra, do Łagówka prawdopodobnie ta droga prowadzi. Kierunek na kompasie się zgadza, a jest to południowy wschód. Pogoda, widzę, trochę się tu robi niemrawa. Ale... oj, wychodzę z bukowego lasu. Co to coś tu takiego? No, wychodzę z bukowego lasu. To się budzi na gdzieś 25-30, jakoś tam. Dobra, buty faktycznie zajechane, ale dzielnie się wciąż spróbują. Cel nie osiągnięty, szkoda, ale to nie pierwszy zna, jakoś specjalnie nie, moje serce nie płacze. Nie ma co się pakować. Furie ognia, jaka się odbywa na poligonie. Kierunek na kompasie się zgadza, południowy wschód z naciskiem na południe. Ale co się okazuje, teren wojskowy jestem zbroniony. Myślałem, że jestem jakby poza tym terenem, że na obrzeżu jestem. Okazuje się, że byłem na tym terenie. Kurna, zmachany jestem trochę, bo niewyspany, nie? Nie, mało się spało. Powiem tak, na mapie nie wiem totalnie, gdzie jestem. Znaczy tak domyślam się, albo za Łagówkiem, albo wyjdę w Łagówku. Ale tak dokładnie to nie wiem. Słyszę szum jakiś dosyć mocny, czyli to oznacza A2, autostradę. Autostradę Arbeit-Marktfrei. No. Więc tak to wygląda. Dobra. Strzelają tam. Teraz nie słychać, ale jak szedłem, to słyszałem. Pogoda się coś zaczyna chachmęcić. Jakby spadł deszcz, to by było super. Wtedy miałbym takie czyste sumienie, że spadł deszcz. Pogoda się spieprzyła, czas wracać do domu. Ale... ale co ważniejsze, dobrze jakby spadło, bo grudek by podlało. No dobra, idziemy. Kurde, stopy tak bolą. No bo but jest zajechany, no. Tyle lat i tyle nacisku już przeszedł, to... nie może być inaczej. No dobra, zobaczymy, gdzie tam zejdę. Czyli jestem już poza strefą wojskową i teraz mogę się już pewnie, że nic mi na łeb nie spadnie. No, cześć. Jestem poza Sieniawą, ale poza Sieniawą, nie kopalnią. Ta wioseczka taka powyżej, położona na północ powyżej Sieniawy kopalni. No, pierwszy raz tu jestem. No i tak, pogoda się spieprzyła. Taki rzęsisty deszczyk. Dramat, kurde, bo... aha, no i tak, jestem za Sieniawą, idę drogą do Staropola. Tak, myślałem, że jest jakaś asfaltowa, to takie coś. No i mogłem jeszcze iść na Zarzyń, tam jest asfaltówka. Trochę bym się oddalił od Świebudzina, niewiele, ale no być może szybciej stopę złapał. No nic, pada, tak, taka sytuacja. Fajne pustostany, kurde, przed deszczem się schować, ale oddzielają mnie... no z 200 metrów rzepaku. Raz kiedyś przechodziłem w spodniach przez rzepak i no nie zrobię tego drugi raz, spodnie są po prostu do wyrzucenia, a mam zbyt dobre, żeby je marnować. No i tak, chociaż tyle mnie może to osłoni przed deszczem. Brzuska, dąb. No i taka droga do Staropola, no będzie tutaj 6 km gdzieś. Kurde, i właśnie tak utknąłem. Buty zmieniłem. Też już wiekowe, ale bardzo dobre, super wygodne, naprawdę teraz czuję, jakbym masło włożył nogi, mięciutko. No ale się rozpadało i tak, no przyjaśnia się tam, ale chyba jeszcze z 10 minut może popykać. Mam nadzieję, że będzie słońce, albo chociaż nie będzie padać, to wtedy wyschnie to, co mi zmoczy, nie? No i ze Świebudzina, no z 20 kilosów będzie na pewno, co najmniej. A dzisiaj co? Zjadłem grejpfruta i banana i zimnego ziemniaka. To też nie całego z ogniska przy jeziorze Trześniowskim, co robiłem. No i zmęczony jestem, no niewyspany, głodny. Aby dotrzeć. Nie, aby przestał padać deszcz, reszta się nie liczy. Pozdrówka. No, chociaż do celu nie dotarłem.
w sensie tego Wędrzyna z powodu tego zamkniętego poligonu. Wracam zupełnie inną drogą, teraz idę na Lubrze, miałem iść bezpośrednio do Starego Pola, ale patrzę na mapę, właśnie mapa i kompas, to jest coś. I będę, o tam deszcz widzę, i wracam bezpośrednio na Lubrze. Tam jakieś, no jakieś tam nie wiem, ale generalnie w Lubrze wyjdę i faktycznie dobrze. Ale co, proszę, jaka wiosna w pełni, jakie piękne widoki. Zboże, no po prostu aż wziąć w garść i wyciskać, taki kolor soczysty. To jest właśnie ta droga na Lubrze, z Sieniawy, a tam no prostopadle do tej drogi leci na Staropole. Tu za tym laskiem widać anteny łagowa i jemiołowa. O, jest kurde. No nie, to zabudowanie. Chyba. Albo dziura w lesie. No i taka dróżka do Lubrzy. Fajnie, tylko mówię, tak się ochłodziło, teraz deszczyk popaduje, tak przelotowo. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. No zboże piękne po prostu jest. Jeszcze raz ujmę. Może lekkie zbliżenie poprzez... O. No nie wchodzę, bo to pokrzywy i mokre wszystko, nie? No nic, 15 maj do chaty jeszcze, nie wiem, no na około 20 km. Będę łapał stopa z tej Lubrzy. Ciekawe miejsce pomiędzy Sieniawą, nie kopalnią, a Lubrzą. Bardzo wysokie wzgórze w lesie. No tak bardzo rzucało się w oczy z drogi, aż postanowiłem tu wejść. Nie wiem, czy kamera to odda. W każdym razie tam jest... o, tam jest droga. I tyle trzeba było podejść. Ładnie to wygląda. O, kamera widzę, że tego nie odda. W każdym razie, o, tutaj jest taki spad. No trochę smuteczek, bo buty mokre, w związku z tym, że padał dzisiaj tak przelotnie deszcz, w miarę intensywnie. Ale nic, zejdę na dół i może jakoś to obeschnie. Do Lubrzy jeszcze no, mam parę, kilka kilometrów. Nie, no świetnie to wyglądało, dosłownie idę drogą i tak jakby ołówkiem namalowane na tle nieba, taka czarna bryła. No i to wzgórze. No, czarna, no zielona trawa, ale tak z daleka to wyglądało. Bardzo fajna miejscowa na namiot, na samej górze. Z tym, że już ślady dzików poryte tam, więc w nocy nie chcę wiedzieć, co tu się wyprawia. No, o kurde, jego mać, te buty. Zapomniałem, że mam buty sportowe, a nie tego. Jeżdżę jak po lodzie. No, przestało być już słonecznie, niestety, ale nie pada. To jest kurde to. Nie ma co wymagać od świata nie wiadomo czego. Wysokie, piękne sosny. I powiem tak, no plan nie zrealizowany w związku z tą postomią, ale ścieżki nowo odkryte. Ja tutaj nigdy akurat nie szedłem tym szlakiem między Sieniawą a Lubrzą, więc fajnie wiedzieć, bo na rower bardzo dobre. I cóż, z postomią zrobię tak, że następny raz nie będę się certolił 3 godziny, tylko stopa. Oczywiście w weekend i raz, dwa stamtąd, z Wędrzyna do Sulęcina i może Sulęcina do Krzeszyc, o ile będę miał ochotę fizyczną i psychiczną. No piękny las ten sosnowy. Człowiek się tak zachwyca, kurde, jakimiś palmami, plażami i tak dalej, a to wszystko ma tutaj pod nosem. No nie palmy, nie plaże, chociaż plaże piękne mamy, ale te lasy, no piękne są. Tutaj zejdę. Aha, i tam jeszcze ten kolor, co w tamtym roku w Puszczy Noteckiej też filmowałem. Tak jakby maźnięte mazakiem, jak to się fajnie na tym tle wyróżnia. Szarym takim, nie? Szaro-brązowym. Dobra, teraz plecak znaleźć. Plecak jest tak, kurde, ma taką barwę, że... no, zielonkawą, że kurde, kamufluje się sam w sobie. Nie muszę nic robić. No, jak pięknie drzewo wynięte. No nic, nie jest tak źle, mimo że taka barwa fajna, wojskowa, ale wyróżnia się, wyróżnia się. Z daleka już go było widać. No bo jeszcze śmierdzi nowością, dlatego taki wyrazisty, a później jak to się wszystko stłamsi, ale niesamowita ta zieleń jest, no kurde.
Kto to wszystko pomalował? No to poszli na Lubrze. Kurna, już trochę zjechany jestem, jest prawie trzecia godzina. Grapefruit i banan cały czas, nawet wody już mi się nie chce pić. Poszli.